nokautem bez dobijania rywala. Nieprawdopodobne. W ostatnim pojedynku Oli Thompson bardzo mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się tak szybkiego zakończenia walki. Wnioski wyciągnąłem po tej walce, zamknąłem drzwi, zrobiłem krok do tyłu, żeby teraz zrobić dwa kroki do przodu. Ten pojedynek pokazał mi dużo pod względem nie tylko fizycznym, ale mentalnym. To była po prostu mocno sroga lekcja. Myślę, że ostatnia walka to był wypadek przy pracy i że Bajer pokaże jeszcze na co go stać, a wiem, że stać go na bardzo, bardzo wiele. Grad ciosów lawina, koniec walki, Szymon Bajer, zwycięzca. Tassil Lollar, szerzej znany jako tajski czołg. Bił się już u nas w innej kategorii wagowej z Marcinem Ząbkiem, wtedy przegrał, ale to był inny zawodnik. Wtedy ważył 90 parę kilo, teraz waży około 130 kilo i do tego jest zmotywowany serią wielu zwycięstw. Jest naprawdę bardzo rozwinięty w każdej płaszczyźnie przeciwnikiem i będzie to naprawdę dla mnie ogromne wyzwanie. Tassillo przez wiele lat był nieobecny w naszej organizacji, bardzo zabiegał o ten powrót, w końcu dostał szansę i wiem, że on zrobi wszystko, żeby wejść z przytupem do organizacji w swojej nowej kategorii wagowej. Będę chciał po prostu wykluczyć te jego ciosy, mocne ciosy sierpowe, żeby wejść w clinch i po prostu dokonać dzieła w parterze.